Designers Meetup Podcast. Cześć moi drodzy, witamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie w 32. odcinku naszego podcastu. E, w tym odcinku ponownie wróciłem do gry. E, ostatnio Łukasz miał przyjemność sam poprowadzić e, e, podcast wraz z Justyną i Izą. Z Justyną i Izą, dokładnie. A teraz wracamy e, i tematem dzisiejszego odcinka będzie... E, będą... będzie. No... Będzie, będą. Zalety bycia freelancerem. No chciałem właśnie to powiedzieć. Ty, jakoś... <głos> 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 Nam się Kubercik tak. zamieszał. <noise> ja już wypadłem z gry po tak, prostu. Jeden, już, odcinek jeden odcinek przerwy. Odcinek i już, już dramat. No, czyli porozmawiam sobie o zaletach pracy jako freelancer. E, myślę, że ciekawy odcinek. E, wielu z was pracuje jako freelancerzy. Część może pracuje na etatach i myśli, czy nie zostać freelancerem. A może część jest freelancerami, zastanawia się, czy nie przejść na etat. O tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy, ale na samym początku, jeżeli nas oglądacie i podobają Wam się nasze materiały, zachęcamy do tego, żebyście zostawili suba. Pod tym filmem jest taki przycisk. Subskrybuj, zostawcie nam go, kliknijcie tam, uderzcie w dzwona i kliknijcie jakąś łapkę w górę. Bardzo się ucieszymy też, jeżeli skomentujecie. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli są interakcje pod filmami, YouTube dużo lepiej promuje te, te filmy i możemy dotrzeć dzięki temu do jeszcze większego grona osób, a na tym nam troszeczkę zależy, także fajnie, jeżeli byście nas tak wspomogli, to nic Was nie kosztuje, a nam bardzo, bardzo to pomaga, także tak tylko na początku chciałem zaznaczyć. Tak, no jest to dla nas też fajny feedback, nie tak, tak. Od razu tak, tak, na dokładnie. bieżąco komentujecie treści, czy, czy są OK, co o tym wszystkim sądzicie. To nie jest tak, że mile widziane są tylko pozytywne komentarze. Każdy, każdy komentarz konstruk konstruktywna krytyka jest dla nas mile widziana. Tak, tak, nie jakby. obrażajcie się tylko w komentarzach, a, a poza tym wszystkie chwyty dozwolone. Jak to mówią, nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. No dokładnie. Także dokładnie. to jest najważniejsze. I tak będziemy się trzymać. Możecie też dać znać. W komentarzach, czy macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, czegoś może Wam brakuje na tym kanale. Chcielibyście o czymś usłyszeć, o czymś byśmy mogli porozmawiać, albo zaprosić jakiegoś ciekawego gościa. Dajcie znać, czy chcielibyście kogoś konkretnego, czy jakiś konkretny temat, żebyśmy poruszyli. A my z Łukaszem z pewnością przygotujemy sobie taki odcineczek i troszkę będziemy mogli porozmawiać o właśnie temacie, który może zaproponujesz Ty nam w komentarzu. Dokładnie. Ale co? Trzeba przejść do tematu odcinka, jak zwykle oddaję A tak głos... tak jeszcze może, Hubert, co, co tam się działo u Ciebie, bo tak w sumie nie było Cię, wiesz, no, dwa tygodnie, wiesz, nie no. było Cię słychać. Tak, tak. Znaczy ja teraz dużo czasu poświęcam na, na NSA, na, na mój zespół. Jak zresztą już się chwaliłem tutaj Łukaszowi wcześniej, udało się zaprojektować prostą stronkę, jakieś takie materiały, żeby to wszystko ujednolicić, trochę odświeżyć nasz wizerunek w sieci, także... Także mocno branding leci do przodu. Branding leci do przodu. Zagraliśmy właśnie ostatni koncert, najprawdopodobniej ostatni koncert uwielbieniowy w tym roku. Szykujemy się do trasy kolędowej, która już niebawem, no bo tak naprawdę za dwa miesiące już będziemy w tym napędzie kolendowym. No, ale to, to wiadomka, no i szykujemy taki specjalny utwór z okazji pięciolecia zespołu będzie, będzie dużo gości, projekt będzie właśnie realizowany też z ludźmi z naszej grupy. O, fajnie. Bo, bo za teledysk będzie odpowiedzialny Paweł Maluśki. Super. Nagra nas w studiu Paweł Gogola, czyli jakby skład. skład Stały który, team. Tak, skład, który, który już ten, który już mogliście poznać, a część, a część materiału, czyli Część nagrywek będziemy nagrywać w studiu. Mateusza to który wspomaga nas tu sprzętowo i realizacyjnie, jeżeli chodzi o dźwięk też. Także, no, jakby... a to, gdzie będziecie kręcić? Co w Nysie? Czy... Będziemy kręcić w plenerze. Zany są w górkach. Jeszcze nie mogę powiedzieć co, gdzie, jak, okay. bo to wiadomo, ale, ale no, będziemy, to będzie plenerek, a, a nagrywamy w Nysie na drzezie i na, znaczy audio rejestrujemy mhm. w Nysie na drzezie. I jeszcze właśnie u Mateusza, w studiu, w, pod pródnikiem lubża. W lubży. Tak. 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 Y, jest... Swoim drogą zachęcamy tam do skorzystania. Jeżeli szukacie studia, to myślę, że Mateusz się ucieszy, jeżeli. Bo jeżeli... y, y, vo, Vox Art, tak. Zawsze nie mogę, zawsze ten, tak. Jak? Wo, vox vo, vox, art, vox no. art. No, Vox Art. Dokładnie. Okay. Fajne rzeczy robią. Super. A bo, bo, bo tak w sumie teraz, tak z... od niedawna się wziąłeś dopiero za marketing, nie? Wasz NSA, czy to jakoś tam działało? Ten... Czy znaczy, wcześniej to działało, nie? Bo wcześniej robiła Justyna, robiła marketing. Aha, okay. Ja tam się nie wtrącałem, zawsze wiesz, gdzie kucharek sześć tam. Tak, dokładnie. No, tam 12, cyc cycków 12. 12 w 12. 12 Także nie ma co się wtrącać. No teraz, teraz ja to tak wziąłem, ale też tylko robię takie jakby rzeczy związane właśnie ze stroną, z mm -hmm. ofertami żeby to wszystko poukładać. Eee, no bo NSA teraz też mamy właśnie menadżera, także no. to już jest, wiesz, poważna Wła sprawa, już trzeba mieć, już nie można wysyłać, wiesz, na faksem ofert, tylko już Aha. trzeba mieć maila, nie? Okej, okay, no. no. wychodzimy, wychodzimy powoli z takiego z, tak, z takiej no fajnie, wsi wiesz, do miasta, No nie? tak, no pewnie pewne rzeczy się poukładajmy. Ja jestem w ogóle tego zdania, że jak się coś oddeleguje pewne zadania, to lepiej to działa wszystko potem, nie? Jak każdy ma zajmuje się swoją Takim tematem, który się najlepiej specjalizuje, nie? Tak, 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 tak. No słuchaj, własnymi siłami zrobimy praktycznie wszystko, bo stronę też od nas będzie kodował yy, nasz pianista Janek, nie? Także o. wszystko w rodzinie, można powiedzieć. No widzę, taki, taki uniwersalny, nie? I... Yy, no słuchaj, no, no sami zdolni ludzie pracują w NSA, <laughs> yy, także myślę, że tutaj sobie akurat spokojnie dajemy radę z tym, nie? A ja powiem ci tak, wchodzę powoli w tryb zimowy, tak no, prawdziwy niedźwiedź, spanko, chwyta, czy co? nie, to jest tak na takiej zasadzie, że tak od października do listopada zaczynam już wyhamowywać z takimi stałymi projektami, tak staram się listopad, grudzień, tam styczeń, luty, troszeczkę sobie odpocząć, tak cały rok intensywnie pracuję, ten okres zimowy stopuje sobie. Zaczynam realizować może jakieś takie właśnie prywatne rzeczy, na które zazwyczaj nie mam czasu. Ponadrabiam troszeczkę rzeczy na konsoli, tak żeby się głowa... Na konsoli. Podoba <laughs> tak. mi się tak No mam dużo zaległości. Gdzie? Na konsoli. Na konsoli. Tak, a z racji tego, że zawsze koniec roku... To jest tak fajnie się zbiegać. Zawsze końcem roku wychodzą najciekawsze tytuły, więc potem mam czas, żeby sobie pograć. Cyberpa... Cyberpunk, Spiderman. No. I tak dalej, więc sobie nadrabiam. Także, także. No, i wtedy będę miał więcej czasu na takie właśnie prywatne rzeczy. Też chcę zrobić porządek na swojej stronie internetowej, gdzieś tam jakąś swoją stronę uruchomić. Coś więcej niż to, co mam teraz. Zresztą nad Twoją mhm. stroną też będziemy pracować. No, ja mam nadzieję, bo to już w którym to, w 15 odcinku, żeśmy No wspomnieli? tak, jakoś w lipcu. Tak, no, ten... to widzisz, no. <laughs> Znaczy, ja myślę, że nawet wcześniej niż w lipcu. No. no, znaczy, tak zaczęliśmy rozmawiać, a ustaliliśmy, że w lipcu będziemy robić prototyp. Aha, no aha. i ten prototyp teoretycznie mam zrobiony, więc... Nie wiem, nie widziałem, nie znam się. <noise> Mogę ci podesłać. <noise> nie, bo to, my się tak śmiejemy, ale po prostu to jest właśnie, to, to jest to powiedzonko szef schodzi bez butów, tak, czyli dokładnie. pracujemy, żeby zadowolić naszych klientów, naszych kontrahentów, e, to musimy pracować wiadomo i trzymać się deadline'ów, trzymać się, trzymać się pewnego rodzaju jakby terminów, a dla siebie wiadomo, że ja poczekam i nie będę miał za złe do Łukasza, że mi to zrobił miesiąc czy dwa później, ale po prostu chodzi o to, że no, no, no jakby są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? No, tak. I w tym wypadku no trzeba było wybrać po prostu. No tak się zbiegło zresztą ten projekt, o którym cały czas mówimy właściwie, który jest prawie na ukończeniu, bo jego takie podsumowanie to będzie po prostu gotowy klip, który będzie miał premierę w październiku, więc to, to był taki temat nasz, który właściwie nam zajął całe wakacje. Plus bieżąca praca, tak zwana bieżączka. Bieżączka, <gry> bieżączka. Nie no nie i, 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 tak, I tak zleciało. No, no, nawet nie wiem kiedy w ogóle lipiec, sierpień zleciał już. Właściwie mamy zaraz początek października, także koniec, koniec roku się zbliża bardzo szybko. No i tyle. No i pewnie będziemy sobie stawiać nowe cele na przyszły rok. Zobaczymy jak to będzie. No. Pewnie, zobaczymy. No mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, nie? Dokładnie. Więc wracamy do tematu tego freelancera, bo w 26 odcinku, dwudziestu 26 odcinku, o wolność freelancera czy bezpieczeństwo etatu, tak w sumie pojawiły się takie głosy, że a, bo tak chwalimy ten etat bardziej, że on jest taki bezpieczniejszy. Nie, to nie jest tak. To wszystko zależy od preferencji, to czego każdy się lepiej czuje. Tak jak mówię, no ja zawsze miałem taki mindset, taki freelancera, przedsiębiorcy, właściwie swoją karierę. Nie zaczynałem od etatu, tylko właściwie od własnej działalności gospodarczej. I to jest fajne, taka wolność jest spoko. Tylko tak jak mówię, no ja na przykład nie lubię tej całej papierkowej roboty, tych wszystkich ofert. Ja nie raz to powtarzałem, wolę projektować, tak? Więc jeżeli weszlibyśmy w spółkę i każdy by się podzielił tymi obowiązkami i mógłbym oddelegować pewne rzeczy, tak, o których przed żeśmy rozmawiali, że delegowanie jest fajne. Jeżeli mógłbym to oddelegować, to wtedy prawdopodobnie przeszedłbym na własną działalność gospodarczą. Etat mi daje to, ten komfort taki, że mogę się po prostu skupić na projektowaniu. Tak, tak, tak. Znaczy ja w ogóle hmm, każdemu powtarzam, że ja nie jestem zwierzątkiem biurowym. Yy, mi ciężko wysiedzieć 8 godzin za biurkiem, yy, szczególnie kiedy jeszcze Ktoś jakby wymaga jakiegoś tempa specjalnego pracy albo jakichś konkretnych rzeczy. Ja muszę mieć poukładane wszystko według tego, jak ja chcę. Tak? Czyli ja mam konkretny problem, który trzeba ten problem rozwiązać. I jaką drogą ja pójdę, to już jest tylko i wyłącznie moja decyzja. Bardzo nie lubiłem, a pracowałem przez jakiś czas też i w call center, i pracowałem jako handlowiec. I bardzo mnie denerwowały też sztampowe rzeczy na szkoleniach, że mamy taki i taki system usługi klienta. To i to trzeba powiedzieć, nie może o tym zapomnieć. Bardzo mnie to denerwowało, że ktoś później oceniał moje rozmowy. Na przykład, mhm. ja pracowałem akurat na czacie w Orange. Nie? Mhm. Taka firma CCIG się nazywała. Call center Intergalaktyka. No, no nazwa, nazwa, powiem nie? Ci. Ale call center jest istnieje... Kosmiczna. Tak. Call center istnieje do dzisiaj i do tej pory mam tam kilku znajomych, z którymi ja jeszcze pracowałem mieszkając we Wrocławiu. Jak ktoś może to ogląda i nasknął się, no to pozdrawiam bardzo serdecznie CCIG i tą ekipę, bo ekipa była rewelacyjna. No, ale wracając do tematu, bardzo nie lubiłem takiej sztampy powtarzalności, tego, że ktoś później ocenia, czy ja według klucza odpowiadałem. U siebie y, y, przy swoich tematach, które tworzę, y, to ja wyznaczam standardy rozmowy z klientem. Ja wiem, o czym warto powiedzieć, kiedy można rzucić żartem, kiedy trzeba być poważnym. Y, no to wszystko jakby wpływa właśnie na, 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 na takie zdrowe działanie, jakby. I, no, i ja dzięki temu czuję się po prostu y, luźno. Nie? Tak mhm. samo, ja mogę pracować tu w biurze. Mogę pracować u siebie w domu, a mogę zabrać kąpa i pojechać sobie na jeziorko i też mhm. popracować. Oczywiście no, nad jeziorkiem nie mogę pracować w momencie, kiedy pracuję nad zdjęciami. Na przykład, to też warto wspomnieć, że do zdjęć jednak potrzebujemy jednostajnego światła, żeby po prostu widzieć kolory. Bo jak będzie raz, będziemy pod słońce, raz mhm. ze słońcem i tak dalej, tak. to możemy trochę pofałszować te zdjęcia, a nie na tym nam zależy, ale przy jakimś tam projektowaniu, przy pisaniu ofert, odpowiedzianiu na maile, mogę pracować tak naprawdę, mm -hmm. gdzie mi się podoba. I to jest chyba największy plus bycia freelancerem. Papierkowej roboty też nie lubię. Ja zawsze zrobiłem to na samym końcu, ale bardzo lubię na przykład pozyskiwać klientów. Ja w ogóle praca w handlu no, sprawia mi pewną Friday i przyjemność. Nie? Taki, to jest taki dla mnie trochę rodzaj sportu, nie? że ja po prostu lubię rozmawiać z klientami, lubię rozwiązywać ich problemy. Bo chyba nigdy w życiu nikomu niczego nie wcisnąłem. Nie? W mhm. sensie zazwyczaj jak pracowałem, to było zazwyczaj, e, klient miał problem, a ja znajdowałem sposób, żeby go rozwiązać i za to mi klient płacił. Mhm. I tak jest chyba do dzisiaj, e, że po prostu my rozwiązujemy pewne problemy. Nie? I tak też chcę mówić o, o, o handlu mhm. nie? na tej zasadzie. No. Znaczy, rozmowy z klientami są spoko. Ja w sensie też lubię rozmowy z klientami, tylko część. Klientów ma takie, taką tendencję do przeciągania różnych tematów, i tak dalej. Ja bardzo nie lubię. Mimo wszystko, praca twórcza to jest coś, na czym trzeba się skupić. Jednak to wymaga pewnej koncentracji. I teraz, w momencie, kiedy ja byłem freelancerem i miałem w ciągu dnia mnóstwo telefonów. Które mnie gdzieś tam rozpraszały, no to bardzo ciężko mi było, wiesz, wchodzić tak. O, o, po prostu, wiesz, chciałem wszystkim zrobić dobrze, że tak powiem mm -hmm. potocznie. I tak, każdy telefon odbierałem, oczywiście tu porozmawiałem tam, porozmawiałem tutaj chwilę, wiesz, i, i potem patrzę na, na zegarek, a tu nagle kurczę, jedna rozmowa trwa 20 minut, druga rozmowa trwa 30 minut. Bo to nie jest tak też zawsze, że. Yy, Masz klienta i rozmawiasz z nim o konkretach, to wiadomo. No, klient lubi być zaopiekowany, tak czasami po prostu porozmawiać, coś doradzić i tak dalej. No i wiesz, i kiedy to się tego nazbiera w ciągu dnia, no to zabiera ci to trochę czasu. Nie? Tak, 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 tak. No wiadomo, że wtedy po prostu <laughs> jakby wydłuża się czas realizacji projektów i tego nie przeskoczysz, mm -hmm. bo mając tych klientów, z którymi musisz sam osobiście porozmawiać, ten czas się wydłuża. Jeżeli w firmie jest osobny handlowiec, osobny projektant. No, to wtedy jest dużo łatwiej, nie? Mhm. bo wtedy, załóżmy, ja się zajmuję handlem i rozmową z klientem, a ty się zajmujesz projektowaniem, jeżeli i klient ma z tobą na przykład kontakt, tylko w momencie, kiedy to ty potrzebujesz kontaktu z klientem. Tak? Czyli ja wtedy ustawiam, pracowaliśmy tak nad jednym tak. projektem, nie, że ty mówisz, że trzeba się spotkać. Nie ma problemu, ustawiałem spotkanie i, i, i rozmawialiśmy z klientem. I tak samo jak klient mówił, że chcie, chce się spotkać i, i wytłumaczyć na żywo te rzeczy, to też ty byłeś wtedy na spotkaniu, mhm. żeby to wszystko było ustalone, i wtedy nie tracimy aż tak dużo czasu. nie? No to jest trudniejsze, więc trzeba po prostu, ja myślę, że trzeba doliczyć po prostu do, do, do czasu pracy, do czasu realizacji mhm. projektów czas na rozmowy z klientem. Z czasem już, jak znamy szczególnie klientów, to wiemy mniej więcej, ile, ile czasu zajmie nam rozmowa, bo są klienci, którzy lubią gadać i jeszcze oprócz tego, że będą rozmawiać jakby na temat pracy, którą wykonujesz dla nich, to będą chcieli jeszcze porozmawiać o tym, że nie wiem, pieska kupili i w ogóle mm, tak. To, wiesz, no, no jest część czasu, którą po prostu wiadomo, że jest ten czas jest zmarnowany, przepalony. nie no No i. I dlatego można też jeszcze kolejną Dobrze. rzecz robić mailowo, nie? No tak, tak. No. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, nie? To było akurat fajne, że ustaliśmy sobie takie, mieliśmy takiego jednego klienta, jakby Hubert zajął się tym wszystkim wokół, ja właściwie tylko przy na spotkanie, ustaliłem te konkretne rzeczy, musiałem przeprowadzić tą rozmowę, która była konieczna, żeby ją przeprowadzić, tak? Żeby poznać projekt klienta, jego potrzeby, wszystko to, co było istotne w celu zrealizowania projektu, i to mi wystarczyło, a całą resztę zajął się Hubert. I to mi pasowało, tak? Ja miałem, ja miałem ten, ten swój, swój etap pracy, Hubert zajął się tym wszystkim wokół, i to było fajne. I w sensie nie wchodziliśmy sobie w drogę, tak? I, i to jest właśnie ta zaleta posiadania własnej firmy, tak? Pracujesz jak chcesz. Tak? Jak ci wygodnie dostosujesz sobie, też edukujesz swoich klientów, jak ty chcesz pracować. To jest ten plus, nie? bo każda firma, właśnie to jest fajne, każda firma się wyróżnia różnym poziomem obsługi klienta, bo właściwie prowadzić ją tak, jak ty chcesz ją prowadzić. Tak? Jeżeli jesteś finanserem, no to wiadomo, ustawiasz sobie, jak i z jakimi klientami chcesz pracować. Tak? Ostatnio napisał do mnie klient... Wszedł na, na stronę na, moją internetową i y, napisał mi, że nie widzi nigdzie numeru telefonu i że chciałby ze mną porozmawiać. No i ja wytłumaczyłem mu, że okej, okay, tylko ja pracuję tak, że na pierwszym etapie wolę adres mailowy y, podać, żeby chociaż przedstawić mi te szczegóły, że miałem się mu chociaż y, wdrożyć w to, czy ja w ogóle się chcę tym zająć, czy nie. Yy. Bo to mi mnóstwo czasu zaoszczędza, jeżeli potem widzę, że ten projekt jest spoko, to wtedy już podaję ten numer telefonu i wchodzę na ten kolejny etap. Czy to jest telefon, czy, czy jest spotkanie na micie i tak dalej. Ale jak miałem ten numer podany telefonu na stronie internetowej, to miałem telefony i to tak jak kiedyś nawet kręciłem TikToka, nie? że pan dzwoni, musi wypytać, oczywiście już chce mieć cenę podaną na, podczas tej pierwszej tele, tego telefonu, i tak dalej. Mi to po prostu jakby nie ułatwiało pracy, tylko utrudniało. Dlatego sobie stwierdziłem, że ja mam swoje zasady, takie pracy, że wolę ten pierwszy kontakt mailowy i to, to był mój ten plus tak, tego mojego wymagania, nie? No tam gdzie, można, tam, gdzie można, to też bym raczej preferował kontakt mailowy, bo to wtedy masz opisane, ja zawsze nawet mówię, jak z klientem rozmawiam i ustalamy jakieś rzeczy przez telefon, czy to przez wideokonferencję, Mówię, że poproszę teraz z tymi wszystkimi rzeczami, któreśmy ustalili, proszę przypisać i mhm. napisać mi maila. Bo jeżeli coś jest już na papierze, to ja wtedy sobie go wracam i mam. A jeżeli o czymś. Jeszcze na, podczas wideokonferencji w jakim, jakimś kolu e, jestem w stanie notować nie? gdzieś tam sobie w trakcie, ale jak klient do mnie dzwoni, to ja wystarczy, że jestem, nie wiem, w drodze na inne spotkanie, nie mam mnie w biurze, nie mam jak tego zanotować, mhm. i dużo rzeczy może przepaść, więc mhm. ja też się dziwię, że, że, że w ogóle klienci chcą tak rozmawiać i już dopytywać o ceny i tak dalej, bo wiadomo, że można wtedy popełnić dużo błędów, przy nawet chociażby wycenie. Mhm. I później nagle kurczę, no jednak no, ja na przykład staram się nie podawać takich wycen, chyba, że takie no mocno pira ze mhm. drzwi, czyli. Przedział, jakiś widełek, gdzie przedział to jest rozbieżność tam kilku mhm. tysięcy, może nawet, nie? Mhm. Żeby, żeby po prostu klient wiedział, że może to kosztować tyle, a może tyle, nie. No i wracając jakby do tematu, to no staram się, jak nawet kiedyś myślałem, czy, czy nie pousuwać moich numerów telefonu, ale i tak mhm. już za dużo osób je ma. A poza tym, jak ja pracuję np. z parami młodymi, no to. Jakby najwięcej chyba to jest kontakt telefoniczny, że ktoś ze mnie dzwoni? Nie? Tak. Bo ja oprócz tego, że robię zdjęcia, to też gram jeszcze śluby i, mhm. i wiadomo, że często to wszystko to są na telefon. Nie? E, e, rzeczy. I dopiero później spotkanie, dopiero później jest umowa i, i tak to wygląda. E, więc no ale tam gdzie się da, preferuję kontakt mailowy, mhm. i tak samo jeżeli mamy mam się dzwonić z klientem, to zamiast dzwo dzwonić się na telefonie, lepiej się dzwonić na wideokonferencji. Bo wtedy jest pewność, że ja jestem w biurze, że ja mam jak notować, mam jak sprawdzić niektóre rzeczy. Bo jak ktoś tak dzwoni, tylko zapytać i tak dalej, no to no często mogę być, nawet mogę być w trasie. nie? Mhm. jadę autem no i, i po pierwsze, nie, nie mogę się skupić tak bardzo na tej mhm. rozmowie, bo jednak prowadzę samochód, nawet na trybie głośno mówiącym. A druga sprawa, no nie mam jak notować, nie? Mhm. I później coś, coś umknie, i, i tutaj kto za to odpowiedzialność weźmie, nie? Dokładnie, ja jestem w ogóle fanem hmm, czegoś takiego tak jak teraz będę chciał oświeżyć swoją stronę internetową. Mhm. Będę chciał zamieścić, też chcę znaleźć takie złote, złoty środek w tym wszystkim, żeby ułatwić klientowi kontakt, tak? Żeby to, ale też żeby to pasowało pode mnie, tak? Z racji tego, że ja jestem na etacie, ten czas ważniejszy chcę poświęcić po prostu wiesz, w tych godzinach pracy, żeby być jak najbardziej wydajny, ewentualnie gdzieś tam po pracy mogę z klientem pewne rzeczy jakieś dodatkowe przegadać. I teraz chcę stworzyć formularz kontaktowy, po prostu w którym podepnę sobie takie narzędzie kalendli, tam sobie w kalendli ustalę, w jakich godzinach jestem dostępny. I wtedy klient może sobie wejść, ustawić ze mną spotkanie, ja to spotkanie widzę, tak? kiedy mogę sobie to... A to jest darmowa aplikacja? Tak, to jest darmowa Fajnie. aplikacja. I, 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 e, I fajne jest to, że ja wtedy daję w godzinach, w których jestem dostępny, tak? sam wtedy określam, że w tych godzinach jestem dostępny, w tych godzinach mogę rozmawiać. Klient sobie wy wybiera tą godzinę tam jest też ustalony czas, jaki mam na pewne etapy. Tak? Jeżeli taka pierwsza konsultacja, gdzie tam ktoś chce się dopytać jakieś szczegóły i tak dalej, no to na przykład nie wiem, sobie pół godzinki, bo uważam, że pół godziny to jest wystarczający czas, żeby pewne rzeczy tam dogadać, ten taki pierwszy kontakt sobie załatwić. Porozmawiam sobie i wtedy, właśnie proszę ewentualnie o maila jakieś szczegóły i wtedy, czy, czy na, nawet, nawet na, na podczas tej pierwszej rozmowy mogę określić, czy ja w ogóle z tym klientem chcę pracować, czy nie. Bo to też kwestia tego typu, jakie to ma wymagania i tak dalej. I wtedy jakby przechodzę na te kolejne etapy już takie do, do dogrywania szczegółów, nie? Ale na przykład to jest fajne, bo mówię, raz, że mam przewidziany ten, ten czas. Dwa, jeżeli widzę, że mam rozmowę konkretną na dany dzień, jakby nie jestem zaskoczony, tak? Ja się mogę do tego przygotować. Fajne jest to, jak klient mi wstępnie opisze w tym, co potrzebuje w tym formularzu i ja też wiem, o czym będziemy rozmawiać, a nie tak, że klient po prostu do mnie dzwoni z zaskoczenia, bo ja chciałem dopytać o logo, a tamto, a tamto i za każdym razem muszę powtarzać to samo, więc ja już jestem przygotowany na to. Przygotowuję taką agendę tak, tego spotkania, żeby po prostu wiedzieć, o czym konkretnie rozmawiać, żeby to się właśnie nie rozlekło i tak dalej. Bardzo dużo w, wiesz, w dużych firmach bardzo mocno się kładzie na proces spotkań, bo to wiesz, nie wiem, ty masz firmę, masz pięciu pracowników, Teraz tych pięciu pracowników wchodzi na jedno spotkanie, i masz pięciu pracowników zaangażowanych w jedno spotkanie, tak naprawdę potem, jak sobie przeliczysz godziny pracy e, tych pracowników, to ile ci takie spotkanie kosztuje? Mm -hmm. nie? Tych pięciu pracowników, nie? Bo to wychodzi, wiesz, jeżeli ma każdy y, stawkę tam X za godzinę, nie wiem, chociażby 150 zł, no to wyliczasz sobie po prostu, że prawie takie spotkanie jedno cię kosztuje 1000 zł finalnie. Nie? E, więc lepiej, le dlatego warto sobie takie spotkanie. Dograć, wszystko poustalać, i też raczej klient wyciąga więcej z tego spotkania, ja też mi jest wygodniej. I to właśnie też jest plus tego, że mając pracę jako freelancer, mogę sam sobie takie procesy ustalać. Nie? Nikt na mną nie siedzi i nikt mi nie każe, jak mam to sobie ustawiać. Dokładnie, dokładnie. Bo hmm, przy, znaczy, warto sobie wypracować, ale to każdy musi sam wypracować tak. sobie metodę pracy z klientem, tak? Ja na przykład też uważam, że już z doświadczenia Rozmawiając z klientami, wiem o co muszę dopytać, żeby później łatwiej mi się pracowało, czy łatwiej się pracował komuś, komu nie wiem, mhm. zlecę. Załóżmy, jakbym to by zlecił logotyp, to mhm. wiedziałbym, w jaki sposób pracujemy, nie? I warto, to też co żeśmy robili przy, przy, przy pracy nad, nad stroną, nad mhm. tym wspólnym projektem, to jest to, żeby później po zleceniu, które się odbyło, zobaczyć wstecz, gdzie był najsłabszy punkt, bo zawsze będzie gdzieś to wąskie gardło w projekcie. Oczywiście. Rzadko się zdarza, nie wiem, czy ktoś dopracował tak do perfekcji projekty, że każdy mu wchodzi, jest super, nie? Wydaje mi się, że nie i jakby trzeba zobaczyć, gdzie były słabe punkty i te słabe punkty, na te słabe punkty trzeba znaleźć rozwiązanie i wdrożyć je przy następnym projekcie, nie? Czyli na przykład załóżmy, przestrzeliliśmy termin realizacji dzieła. I zamiast y, dwóch tygodni były dwa miesiące, albo nie wiem, trzy, trzy tygodnie, powiedzmy, żeby było łatwiej się liczyć. Zamiast mm -hmm. dwóch tygodni były trzy tygodnie, tydzień się przesunęło. E, okazuje się, że faktycznie mogą jakieś rzeczy w trakcie wyskoczyć. Trzeba szerzej, na przykład, e, szerszy deadline dać, nie? Mm -hmm. e, czyli nie obiecywać klientom, bo czasami lepiej powiedzieć zbyt długi czas realizacji, a zrobić, oddać klientowi szybciej. Mm -hmm. Klient wtedy się ucieszy, że o, fajnie, kurczę, udało się szybciej niż obiecywać, że faktycznie a, w trzy dni zrobimy, a później się robi z tego miesiąc, nie? Mhm. Bo to jednak, no klienci też na to będą patrzeć, nie? No i jak mam już to, to wtedy z projektu na projekt powinno iść to coraz, coraz sprawniej po prostu taka rozmowa, nie? Mhm. Ale, ale no, różnie to bywa i z doświadczenia już wiem, że Chyba się nie da zrobić tak, żeby wszystkie błędy wyeliminować, no, bo skończysz tak. jedne problemy, zaczną się następne. I cały czas w kółko będziemy walczyć, każdy klient jest inny, każdy potrzebuje co innego. Mhm. No chyba, że nie wiem, no, robimy, załóżmy, e, robimy stronę internetową, ale według jednego projektu. Z, z jednym mm -hmm. layoutem, i tak dalej, mm -hmm. tylko zmieniamy dane. No to wtedy faktycznie no, tu można to wypracować tak, mm -hmm. że tę strony można klepać po trzydziennie, nie? Mm -hmm. Dokładnie. To nie jest problem wtedy. Tak, tak. No dlatego wiesz, z doświadczenia wiesz, nawet y, nieraz jeździłeś do, na, na spotkanie do klienta. Ile razy było tak, że byłem mówiłem z klientem, tak, właściwie dla jakiejś dużej firmy. Ja przychodzę na to spotkanie, a tu jest co chwilę, Łukasz poczeka jeszcze chwilkę, i co chwilę odbieranie telefonów. I załatwianie bieżących rzeczy, nie? żeby taki właśnie przedsiębiorca nie ma nawet tej chwili na to, żeby przysiąść dobra, swoje, dobra. Usiądźmy, ustalmy to wszystko i nagle znowu telefon. Nie? Dlatego y, fajne jest to, że jak masz własną działalność, możesz sobie te procesy kontaktu z klientem ustalić pod siebie. Tak? Bo wiadomo, że nie wiem, idziesz do działającej firmy, to ci właściciele tej firmy też jakby sobie procesują te rzeczy, każdy pod siebie. I ustalają, i tobie narzucają te formy kontaktu, tak? A ty mając swoją firmę, nie wiem, jednego dnia po prostu się źle czujesz i piszesz klientom, słuchajcie, no w tym w tym dniu nie dam rady, źle się czuję i tak dalej, mogę to przełożyć na inny dzień. Wiadomo, no, kwestia etatu, albo po prostu weźmiesz sobie L4 i po prostu się nie pojawisz w pracy, albo po prostu na tym spotkaniu, nieważne w jakiej formie jesteś, musi po prostu być i dać siebie wszystko, nie? Dokładnie. To ma, masz, masz rację. Nie wiem, co za bardzo mogę dopowiedzieć. <noise> no, Okej, okay. teraz y, no, ustalanie tego czasu pracy. To też jest y, fajna rzecz. To jest najsłabsze ogniwo u mnie. <noise> no, a znaczy na, pe na pewno tutaj potrzeba dużej dyscypliny samemu od siebie, nie? E, tak, łatwo się rozleniwić, to jest pierwsza sprawa, ale mhm. e, jeszcze jest druga strona medalu, czyli trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie? Mhm. E, bo czasami jest tak, że. Mm, Czasami się nie da, i ja na przykład teraz zaczynam najczęściej, tak mi się zdarza, pracować od 10.00. Tak, ja lubię pospać, także mm -hmm. ja nie, nie zrywam się z rana, po prostu mam długi rozbieg o poranku i, i na spokojnie. Ładnie to nazwałeś. Długi wyj wyj Wyjdę sobie na, na z psem, jakoś mm -hmm. tam kurczę kawka i tak dalej, więc na spokojnie, zanim dojadę, to jest gdzieś dziesiąta. Mm -hmm. No i czasami się nie da, bo ja siadam do pracy. I ja nie mam handlowca u siebie, ja jestem handlowcem, ale ja też siedzę przy projektach. Mhm. I tak jest temat taki, że tu ci dzwoni klient, tu trzeba zadzwonić do drukarni, a tu coś się wysypało, a tu jakieś ten, a tu nagle ktoś ci przyjdzie, a tu byłeś już umówiony, i miałem na przykład w ostatnim tygodniu, goniłem za własnym cieniem. Naprawdę, mhm. i to było tak, że ja wszędzie byłem na styku. Na, miałem spotkania, gdzie mhm. były, one były na styk. Wszystko. Eee, I no to na przykład jest ciężkie, i <grywa> zaczynałem pracę o 10. To w teorii, jak ktoś tak patrzy, nie? No to, to szychta się kończyła o 18.00. Mm -hmm. no to ja tamten tydzień do 20.30 codziennie, mm -hmm. żeby po prostu pokończyć. I to 20.30 dam sobie jako taki ostateczny deadline, no bo kurczę, ileż można, nie? <grywa> <grywa> ja wiem, że w trakcie mi wypada trochę godzin, też pracy takiej projektowej, mm -hmm. no bo jednak trzeba dojechać, to jest czas, który tracimy. Też w trakcie, ciągu dnia trzeba wyjść z psem, no to jednak też muszę dojechać, czas na obiad, wbrew pozorom wydaje się, nie, że szybko sobie jakiś obiad to można odgrzać i tak dalej, no ale zanim zjesz i tak dalej, no to zrobi się pół godziny, nie? No tak, no jeżeli jeszcze masz gdzieś, tak jak mamy aktualnie biuro, troszeczkę dalej od centrum, nawet chociażby podjechać tam sobie jakieś knajpki, coś zjeść. Znaczy, ja jestem przygotowany w tygodniu okay. pracy, tylko z tobą tak szarżuję Aha, i jem po okay. restauracjach. To, to, to Tylko wiesz, to wygląda, żebym miał pieniądze. <laughs> no nie, no ale to nawet chociażby, jak chcesz, wiesz, no, nawet w domu no, chcesz sobie ten posiłek przygotować, no jednak mimo, mi, minimum te 30 do 40 minut trzeba poświęcić na to, żeby sobie ten Dokładnie, przygotować. Dokładnie, no, żeby odgrzeć, żeby zjeść coś na ciepło. Tutaj to faktycznie, no mówię, no wypada 30 minut do godziny czasami trzeba, trzeba się liczyć, że po prostu już nie mamy tej, tego czasu pracy. Plus, jak ktoś mnie wybije z rytmu, na przykład nie potrafię wrócić od razu, także. A mhm. kończę telefon i dalej. Nie? Mhm. No nie no, jak ten mnie wybije z rytmu, to przy okazji, jak już kończę rozmowę, to widzę, że mam trzy SMSy. No to kurczę, już zobaczę te SMSy. A to jeszcze powiadomienia na insta, bo mhm. ktoś napisał, czy nie wiem, czy mam wolny termin na sesję. Mhm. I nagle się robi z tego, że kurczę, po tym telefonie znowu tracę po 15-20 minut. I tak naprawdę to jest największy ból, moim zdaniem, freelancera. Najtrudniejsza rzecz, czyli jakby. Podopinać ten dzień tak, żeby, żeby nie wiem, no, mieć czas na maile, mieć czas na telefony i tak dalej jeszcze poprojektować. Mhm. E, to jest to, o czego ty mówisz, że ty właśnie chcesz uniknąć. Mhm. E, no ale czasami się nie da. No, czasami trzeba muszę no, być czy... takie tygodnie. Ja też się cieszę, bo ja lubię y, czuć swoją sprawczość. Mhm. Czyli y, lubię czuć, że dużo robię, że faktycznie fizycznie coś załatwiłem, coś ogarnąłem i jest na przykład temat za tematem leci. Mhm. Ja jestem fanem metody małych kroków, czyli jakby nie duży jeden projekt, czyli na przykład ja nie przybijam sobie piątki sam ze sobą, jeżeli zrobię stronę internetową. Ja przybijam sobie piątkę, jak odbędę z klientem pierwsze spotkanie, jak zrobimy e, jakiś taki wstępny prototyp, e, później jak e, z, dodamy tekst, nie? To wszystko to są mikro, mhm. mikro zachwyty, gondzierz o mówił, nie? E, ja lubię metodę małych kroków, bo ona, ona pozwala jakby wydajniej pracować przynajmniej dla nas facetów, bo kobiety trochę inaczej też myślą, to trzeba. Może kiedyś zrobimy taki odcinek też właśnie o tym, jak, jak myśleć. Znaczy, jak my myślimy, nie? Bo tak. to, jest, to jest bardzo ciekawa rzecz, ciekawa rzecz i co chciałem powiedzieć, aha, właśnie, a propos metody małych kroków. To może przy tym zostanę na chwilę, bo był taki, jest taki plan treningowy, mhm. taki właśnie. Dla tak wysportowanych jak my. Aha, okay. e, mianowicie, żeby tam e, to było przygotowanie chyba do półmaratonu, czy do maratonu. Aha, chyba kiedyś rozmawialiśmy. Ten temat. E, możliwe, możliwe. I chodzi o to, że po prostu jako pierwszy ten trening to jest taki, że trzeba przebrać się w strój sportowy. Koniec stringu. I to już na dzień jest odhaczony. Trening jest codziennie. Drugi, przebierasz się w strój sportowy i wychodzisz na klatkę. Koniec stringu. Trzeci, wychodzisz przed klatkę. Później dopiero idziesz przejść się dookoła budynku na przykład. Mm -hmm. I to są takie, masz plany treningowe, ale codziennie jest jeden stopień więcej. Mm -hmm. I uwaga, do czego tą metodą się dochodzi? Jak już się przebierzesz w ten strój i załóżmy, że wyjdziesz na tą klatkę, to z automatów już dobra, to idę, chociaż kurczę, na dół zajdę się przejdę. No. E, a to jak już idziesz się przejść, a jesteś w stroju sportowym, to głupio, to, to kawałek się już przebiegniesz. I okazuje się, że ty nagle swój plan treningowy wykonajesz razy tysiąc. A to rejestruje, że wykonałem plan treningowy razy tysiąc. No, nie tak. raz jeden. Chciałem, tak już sobie wyobrażam ten twój plan treningowy, jak wstaję do pracy. Wstaję, to dzisiaj ubiorę tylko buty. No, nie, no to akurat, jeżeli chodzi o pracę, to nie ryzykowałbym, moi drodzy. Ja bardziej mówiłem o, o, o przybijaniu no, sobie tak, piątek, tak, tak, czerpania radości z małych rzeczy. No. Bo z, ze wstawaniem do pracy to. To nie, nie, tak codziennie o minutę szybciej, nie? <grystanie> Dokładnie, no, ale, ale wiesz, no ale to jest też plus tego, wiesz, <grystanie> właśnie każdy ma ten, coś tak mówi, zegar biologiczny, nie? Każdy ma inaczej rozwinięty, no i jeden po prostu chce dłużej spać. Ostatnio, A jeden musi. <grystanie> Ostatnio właśnie podobało mi się... Była taka, taka sytuacja w kanale sportowym. Kojarzysz kanał sportowy? Kojarzę, no, kojarzę. No? Był tam zaproszony na takie poranne spotkanie jeden z influencerów. Niejaki, tromba chyba, dość taki, tak, tak mi się wydaje. Chyba o niego o chodziło. Kurczę, to trzeba młodszego to... społeczeństwa zapytać, bo nie znam takiego influencera. Jak tak, tromba. a tak mi coś się obiło uszy. No znam i Freeza. Ale pamiętam, jak był gościu mega skejtowany, bo był mówiono na spotkanie no i nie przyszedł na spotkanie, nie? no i dzwonią do niego, a on taki zaspany, o, że po prostu mu budzik nie, nie zadzwonił, bo on się musi wyspać, to była dziesiąta godzina i tak dalej, i tam, wiesz, hej, to, mówi, o, kurczę, to ludzie wstają rano do roboty, po trzy obowiązku, a tutaj gościu nie wstaje, no i on mówi, bo on się musi wyspać, bo on ma taki zegar biologiczny, nie? No i teoretycznie tak, no, jeżeli ktoś ma własną firmę, jakby sam sobie to organizuje, no to jeżeli ty masz potrzebę taką, że chcesz sobie dłużej spospać, no to teoretycznie sobie Wydłużysz ten czas pracy. No Kwestia tego takiego jakby zbiegu tych zegarów z innymi, tak? Bo większość firm pracuje w takich stałych godzinach, jak wszyscy, tak? Mhm. Nie wiem, między 8 a tam szesnastą, tak? Generalnie jest taki chyba średni czas. Takie firmy usługowe generalnie tak pracują, nie? I teraz, jeżeli ty masz ten czas pracy przedłużony, jakoś tak, nie wiem, zaczynasz od 10, a pracujesz do osiemnastej, no to część rzeczy. Jakby ci nie zazębi, tak? Że wiesz, nie wiem, pracujesz w nocy, no to już klient nie zadzwoni i nie da ci feedbacku w nocy, nie? No ale wiesz, że na przykład dla mnie to jest błogosławieństwo praca wieczorem, nie? A to ja uwielbiam też pracować wieczorem. Bo to jest czas, kiedy gasną telefony służbowe. Tak. I jakby masz mniej bodźców z automatu, też jest ciemniej na dworze, też jakby nie rozprasza cię aż tak, tak mhm. wiele rzeczy, nie masz hałasu. Tak jak tutaj mamy, mimo że jest sobota, to za oknem. Normalnie pracują, pracują ludzie, gdzieś tu po korytarzu też ktoś chodzi mhm. i nagle okazuje się, że, że no, no są takie rozpraszacze mhm. po prostu, nie? E, tu zobaczysz, że albo bo coś ciekawego mhm. nagle się wydarzyło. E, wieczorem tego nie ma. Wieczorem człowiek siada i może odpalić audiobooka i skupić się na pracy. Ja bardzo to lubię, bo wtedy nie mam też telefonów już od klientów, bo telefony wyrywają mnie. Mhm. Ale faktycznie, jak potrzeba, robisz projekt i potrzeba feedbacku. Ja mam kilka takich firm, z którymi mówię otwarcie, że mówię: No, dzisiaj będę musiał siedzieć przy Waszym projekcie, żeby coś zdążyć, mhm. do, bo musimy dzisiaj coś wysłać. Będę siedział do późna i zawsze proszę, żeby ktoś był pod telefonem. Mhm. Ja nie pracuję z, z ogromnymi, nie wiem, spółkami, mhm. żeby wiesz, prezes, prezes nie był uchwytny od godziny 18. Mhm. Zazwyczaj mówię, że będę wysyłał rzeczy na Whatsappie albo ewentualnie czyli. WhatsApp albo mail, nie, żeby ktoś był mm. dostępny do akceptacji, tam dam znaka, nie wiem, SMS-em, nie, jak, mm. jak, jak, jak wyślę jakieś poprawki. Mm. No i da się to załatwić, mm. także ja nie wiem, czy to jest tak, że mm. <laughs> praca od dziesiątej to się nie zazębia. Może lepiej, że się nawet nie zazębia mm. do końca. No, no, bo wiesz, to kwestia wypracowania. Właśnie to mm. też jest kolejny plus tego, że mimo wszystko, jeżeli ty masz taki y, tryb pracy, i klient, znajdziesz klienta, z którym po prostu... Ustalicie sobie tą zasadę, tak? że ty tak pracujesz po prostu i jeżeli on się na to zgodzi, no to to jest spokojnie, to jest jakby wiesz, obopólna zgoda i klient też jest przygotowany na to, że tak pracujesz i że wieczorem możesz mu coś wysłać i ewentualnie może ci rano dać odpowiedź i ty sobie po prostu wstaniesz tam później i zaczniesz od tego maila, zobaczysz sobie, no i też sobie tam gdzie to wdrożysz te poprawki. Bo, bo to te, też nie jest tak, że ja jakby <laughs> muszę spać tam do ósmej do rano, nie? No. E bo są rzeczy, ja też jakby pracuję w branży, można powiedzieć, artystycznej, tak? Mhm. Gram w zespole, e, czy też czasami trzeba jechać na plan, zacząć wcześniej pracę. Mhm. E, ja jestem w stanie obudzić się nawet do piątej i zacząć, nie wiem, o siódmej już gdzieś mhm. e, rzeźbić. Czy jeszcze wcześniej, no zdarzało mi się nawet o trzeciej wstawać, żeby o piątej wyjechać e, gdzieś w Polskę, bo trzeba było załatwić jakiś temat. Mm, to jest do zrobienia i ja w, bez problemu wstanę, nie? Tylko jakbym miał tak robić codziennie. To mhm. naprawdę było ciężko, więc jeżeli jest, jest potrzeba, żeby wstawać wcześniej, nie wiem, i tak jak byliśmy z NSA w tym roku w kilkudniowej trasie, mhm. no to spało się po kilka godzin, nie? I każdy dawał radę, nie? Mimo że zmęczenie jednak no, było duże, ale później już w napędzie też inaczej, nie? Jeżeli mhm. masz poczucie, że musisz coś ważnego zrobić, jeżeli się ten przysłowiowy tyłek nam pali, no to pewnie, no ja potrafiłem i, i czasami i nie spać, żeby skończyć coś, bo na przykład trzeba Totalność, było oddać projekt, nie? Mhm. więc to, to takie po prostu, jeżeli mogę sobie wybrać czas pracy i jest taka możliwość, to dziesiąta na przykład dla mnie na ten moment, nie? może to mhm. mi się zmienić niedługo, mhm. bo ja kiedyś pracowałem też tak, że zaczynałem i o ósmej, i o siódmej zaczynałem kiedyś pracę. Dla mnie to nie było problemem, nie? Na przykład jak pracowałem w CCIG, żeby zdążyć popracować, jeszcze później później na studia, mm -hmm. to zaczynałem. Tam się zaczynała praca o 8 rano. Mm -hmm. e, projekt startował i on trwał do 23. I w tych godzinach trzeba było się zmieścić. No to potrafiłem być od 8 na przykład do 10, później na studia. E, później skończyłem zajęcia, to 16, 23 byłem dalej, nie? Mm -hmm. e, więc da się tak pracować, nie? Tylko właśnie ja też mówię cały czas o tym, że po to mam... Własny biznes, własnych klientów, nie jestem nigdzie na etacie, żeby mieć też komfort pracy, tak? Mhm. Czyli ja sobie wybieram godziny, które mi najbardziej pasują mhm. do pracy, nie? Dokładnie. Ja wiesz, branża kreatywna też wiąże się z tym. Pewnie ktoś wielu powie, a, a bo to tak artyści tak wydziwiają. Nie, no to jest tak. Nawet ostatnio miałem taką sytuację. Miałem do wykonania logo dla klienta, bardzo taki specyficzny, bliski mi temat, ale taki dosyć bardzo specyficzny. I teraz y, trzeba wdrożyć się w temat. Y, poszukać jakiejś inspiracji, zrobić rozeznanie, research, i tak dalej. I po prostu miałem taki dzień, od rana wstałem, nie wiem, pogoda z oknem, do dupy, deszcz, wiesz, wiatr, itd. i tak dalej, i miałem łeb, bolał od rana i tak dalej. I wiesz, i, i siedziałem nad tym projektem na siłę, przepalałem ten czas, y, który miałem przeznaczony na ten projekt, i po prostu mi nie szło. I miałem to do siebie, że wiesz, że po prostu mi nie idzie i. I w sumie wolałbym nawet tego dnia, bo wiedziałem po sobie, że po prostu siedzę, jakby, jak to się mówi, nieefektywnie przy tym komputerze, męczę ten temat. I, i, i teoretycznie wolałbym sobie na przykład, nie, wtedy, nie wiem, chociażby, nie wiem, jakiś serial, żeby głowa trochę odpoczęła, żeby się odpocząć, albo nie wiem, odpalić sobie jakąś grę. Ale widzisz, na przykład na etacie. Wiedziałem, że jak tego projektu tego dnia nie zrobię, to już wiesz, latują kolejne taski, i jak ja sobie tego, wiesz. Tego, tego dnia nie ogarnę, to na drugi dzień już będę miał zaległości. Dwa, no będę mógł siedzieć przed moim przełożonym, yy, wiesz, yy, no tłumaczyć, czemu to nie jest tak zrobione, czemu się nie zmieściłem, Cho chociaż, a aczkolwiek u nas to yy, Colors mamy mega szefów pod tym względem i oni są wyrozumiali, ale wierzę, że nie każdy ma taki komfort. I po prostu wiedziałem, i, i tego dnia po prostu mega ciężko yy, yy, to działało, a na drugi dzień wstałem po prostu, nie wiem, dobrze spałem, nie wiem, była lepsza pogoda. Ja jestem taki, ten, taki od, od pogody. Jak jest kijowa pogoda, to ja też mam kijowy humor. I na drugi dzień, jakby te same rzeczy, które ogarniałem wczoraj, nie mogłem po prostu tego przejść, to na drugi dzień poszło to gładko. Nie? I siadłem, zrobiłem, byłem zadowolony z tego, poszło do klienta i okazało się, że świetnie zrealizowany projekt. I teraz, będąc znowu własnej działalności, to był ten komfort. Jak ja przychodziłem do biura i miałem zły dzień, to po prostu sobie posiedzieliśmy, pogadaliśmy wiesz zawsze idziesz z, wiesz widzisz się na tak nie, pracowalibyśmy razem wchodzimy do biura mam kijowy dzień ale zawsze możemy posiedzieć pogadać można się nawet coś zainspirować wiesz jest ten taki wiesz ten komfort takiej pracy mhm. w, 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 z kimś nie i to też jest, jest na tyle fajne że jednego dnia po prostu mogę sobie odpuścić kurczę źle się czuję dzisiaj nie dam rady i sobie odpocznę a na drugi dzień po prostu nie wiem sobie ten czas na drobie nie bo nikt na deną nie siedzi, nikt mnie z tego czasu nie rozliczy, więc to jest spokojnie. Tak, tak, racja. No tylko trzeba, trzeba jakby pamiętać o tej obowiązkowości, że jednak do tych projektów trzeba siadać. No, e, no jakby i, no, i tak, no, no tak, no jeżeli wiesz, że masz, masz na horyzoncie kilka projektów i sam też wiesz po sobie, że kuczy, no jak jeden, jeden odpuścisz, nałożą ci się dwa kolejne, czy tam trzy i będzie problem na drugi dzień, no to wtedy no, jest problem, nie? Dlatego no też, no, tak w sumie y, roz, rozmawiamy o tym, że ta wolność finansowa, jakie są korzyści z tego, a tak naprawdę znowu wychodzi odcinek taki, który troszeczkę tak to negatywnie brzmi, nie? że jest przesrane, nie. No bo, nie, no, bo to jest akurat y, y, czas pracy i w ogóle godziny pracy czy obowiązkowość, to są są tematy takie, że no, na dwoje babka wróżyła, to może być zarąbista zaleta, tak, ale jednocześnie może to być wada. Y, dlatego, no, ja się liczyłem z tym, że tak to wyjdzie, nie? No. Bo, bo no, ja uważam, że mimo wszystko jest. Yy, znaczy, jest tyle samo plusów, co minusów i w pracy etatowej, i w pracy freelancera. To jest taka moja teoria. Możecie się nie zgodzić no. ze mną, yy, ale yy, teraz, w zależności od naszych predyspozycji, są osoby, które, którym lepiej się działa, jeżeli mają wolność. I mogą sobie wybrać, co, gdzie, kiedy, jak pracują, z kim pracują i w ogóle. I to będzie, raczej będą się tutaj skłaniali ku bycie, byciu freelancerem. I zdrueczko. Prawda. Prawda, wyjdzie na jaw. Dokładnie. E... E... A, a no, jakbyś miał określić. A druga sprawa jest taka, że. Są osoby, które po prostu muszą mieć, może nie tyle, że przysłowiowy bat nad głową, ale mhm. muszą mieć na przykład kogoś, kto im zaplanuje pracę i będą mieli na przykład pięć tasków, wiadomo, że oni to muszą zrobić w tym tygodniu mhm. i im się tak będzie lepiej pracować, bo sami się nie potrafią na przykład zmotywować do pracy. Mhm. I myślę, że, że to raczej tak trzeba wybrać, nie? Mhm. Po prostu my jesteśmy ludźmi, którzy lepiej się czują raczej jako freelancerzy chyba, mhm. tak? Po prostu no tak, tak. No bardziej w wolności. Tak, no i tutaj... Warto byłoby tutaj zaprosić, na przykład, jakąś trzecią osobę, która, bo mówię, tak, tak jak ja się zawsze czułem tym przedsiębiorcą, tak? Jestem na etacie dla wygody, ale tak naprawdę bardzo chętnie. Wiesz, zresztą mam dodatkowe zajęcia. Poza, tak? Nawet chociażby ten podcast, to jest coś takiego, na czym my mamy po prostu kontrolę i kiedy sobie chcemy nagrać, to nagramy. Kiedy nie chcemy, to po prostu sobie nie nagramy. No też staramy ale się. Zobaczcie, jesteśmy obowiązkowi. Tak, ale jesteśmy obowiązkowi, tak? Ale tak. mimo wszystko, popatrz, nawet chociażby to, że na wakacjach razem zdecydowaliśmy, dobra, słuchaj, nie, nagra, nie nagrywamy, robimy sobie urlop, tak. tak? Nie ma kontraktu. Jakbyśmy mieli kontakt, że trzeba to robić, nieważne, czy masz kijowy dzień, czy nie, po prostu musisz usiąść, to wtedy prawdopodobnie. Yy, mogłoby to być mniej przyjemne. Mm -hmm. Albo chociażby to, że możemy sobie wybrać sami temat, jaki chcemy, tak? tak? Tego dnia słuchaj, kurczę, niby robimy... Robimy, jest na przykład luźniejszy temat, tak? I siadamy i robimy różniejszy temat, a nie, że mamy taką rozpiskę, kurczę, nam ktoś wysłał, słuchajcie, tego dnia macie zrobić to, tego to, tego to i teraz, kurczę, przychodzi, że ja, pierdziele, nie mam dzisiaj na to w ogóle weny, żeby ten temat poruszać, nie? Bo nawet mieliśmy chociażby ten temat ostatnio o kolorach, który chcieliśmy poruszać, ale, kurczę, nie mieliśmy tego po prostu flow, żeby to no. ogarnąć. Bo I to ten temat taki... jeszcze w sumie leży nam. Tak, na leży jeszcze, nie? Bo to jest taki bardzo merytoryczny temat, do którego, do którego się chcemy mega przygotować, ale właśnie z racji tego, że było dużo takich pobocznych tematów, no chcemy się do tego po prostu mega przygotować, tak? ale to nam daje tam komfort, że możemy sobie sami to zaplanować. Nie? Tak, nie jesteśmy z TVN-u, Polsatu czy innego. Tak, że mamy TVP, ramówkę, tak. że, że mamy producenta nad sobą, który mówi, a musicie zrobić to i to. No nie, działamy sami, jesteśmy niezależnymi twórcami. Dziennikarzami, jak to w ogóle nazwać? No, tak, no, wiesz, no i to też pewnie Tak, w sumie mieszane rzeczy, bo my jesteśmy kurczę, zarówno operatorami, dźwiękowcami, no. realizatorami, producentami yy, i wszystko dookoła, co się dzieje w tym podcaście. Ale to też jest fajne, nie, że popatrz, ile nowych rzeczy żeśmy musieli opanować, żeby stworzyć taki podcast, tak. a stworzyliśmy go we dwójkę, nie? Także. No, no ale. Spoko. Bierz. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Czy tak, daliśmy dokładnie. radę, czy, czy, czy czegoś żeśmy się nauczyli, czy może raczej jednak lipa. Ale tak, no ale, ale to jest to, nie? Jakby nikt za, za, za nami tu nie siedzi, teraz nagle kurczę, wiesz. Ja to powiedziałem, nagle tam mam gościa z produkcji i już wiem, że będę miał. Po, 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 po podcaście, nie? Łukaszowi się dudzi i po prostu jak będzie montował, to żeby miał co robić, to. A kurczę, gdzie ja to powiedziałem? Oj, oj, oj. Motyla dokładnie. noga. No tak, tak. No, to jest taki głupi przykład, nie? ale to pokazuje nawet na takich drobnych rzeczach, nie? No, wiesz, ja na przykład bardzo ceniłem to, będąc freelancerem, że właśnie przede wszystkim mogłem sobie wybrać klientów, z jakimi chcę pracować, nie? Pracując w agencji, nie mam wpływu na to, jak dostaję klienta i po prostu muszę go ogarnąć, tak? Nie wiem, dostaję temat, nagle jakąś kosmetyczkę. Jeżeli ja się na przykład w tym temacie nie czuję dobrze, to po prostu jako freelancer tego tematu w ogóle nie będę ruszał. Tak? tak? No wiadomo, że Profesjonalizm polega na tym, żeby oglądać różne tematy, no, ale ja mam na tą władzę, tak? Mam po prostu to, że nie chcę się tym zajmować i po prostu tak. sobie tego na, nie robię. Na przykład z, z jakimiś branżami możesz się nie zgadzać. Nie wiem, załóżmy, y, przychodzi do ciebie y, firma, która zajmuje się produkcją kiełbas, a ty jesteś wege. Tak. I na przykład z Twoich względów przekonaniowych, czyli żeby zwierzątka nie ginęły, ty nie chcesz obsługiwać firmy mięsnej. Tak. I dlatego na przykład też no, jako freelancer możesz zrezygnować. Na etacie, w zależności jak podejdzie do ciebie twój menadżer, szef, dyrektor, nie wiem, tak, kto tam jest, no, no to wiesz, no, może, weźle, może ci to... nie tak. dać tego tematu, a może właśnie powiedzieć, stary, ale nie pytamy, jakie masz przekonania, tylko bierz, kurczę, tablet do ręki Tak, i... ja płacę i... za Twój czas i masz to ogarnąć. Tak, tak, no, właśnie. Więc, więc to jest też plus, nie? Ten. Więc. To wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma taki mental, że lubi mieć nad pewnymi rzeczami kontrolę, jak najbardziej powinien być po prostu freelancerem, rozwijać się. Przede wszystkim sam sobie ustalasz, w jakim kierunku chcesz prowadzić firmę, tak? Ja, jak chcesz stawiać na szybki rozwój, czy po prostu wolisz sobie powoli, tak? Nie wiem, pracować trzy godziny dziennie, bo na tyle ci wystarczy, bo masz jakiś duży projekt, i wystarczy, że sobie trzy godziny dziennie pracujesz i podróżujesz, czy możesz sobie pracować z dowolnego miejsca na świecie. Chociaż w tym momencie etat, bardzo dużo, właśnie nawet branża IT jest na tyle rozwinięta, że praca zdalna daje ci to, że właściwie tylko musisz mieć laptop i dostęp do Internetu, tak, tak, żeby pracować. Tak, praca zdalna miejsca. tutaj weszła na wyższy poziom chyba przez COVID, nie? Że to tak, tak się tak. pojawiło, że, że nagle wszyscy teraz na zdalnym, nie? No, tak jak w sumie ty, widziałeś biuro kiedyś w ogóle w TwoColor? Nie, no nie mamy biura. No właśnie. Wszyscy pracują zdalnie, nie? No, także, no. człowieku, nie? to jest na przykład bardzo fajne teraz, że można w ten sposób pracować. U mnie też cały czas ekipa pracowała zdalnie. E, mimo, że fizyczne biuro było zawsze, ale jakby biuro było opcją. No. Jeżeli chcesz się wyrwać z domu, zapraszam. No wiesz, fa fajne jest to, że generalnie <coughs> Dawid i Marcin, właściciele TwoColors, mega, mega sobie zaplanowali procedury pod pracę zdalną, nie? To jest fajnie wszystko przemyślane, te daily, ten kontakt na Telegramie i tak dalej, to wszystko jest fajnie przemyślane, dlatego to super działa, nie? Dlatego mówię, no kwestia takiej stacjonarnej pracy, a zdalnej, to są inne procedury, jest dużo firm, widzę ogłoszenia o pracę, po prostu praca hybrydowa, tak, że czasami musi się w tym biurze pojawić. I to też jest spoko, bo gdzieś tam jednak tych wszystkich współpracowników poznajesz i też, jakby też jesteś w tym trybie takim pracy, hmm, Taki na miejscu, tak? Są jakieś te inne procedury, gdzie trzeba jakieś, coś omówić, jakiś projekt i tak dalej. Tutaj, wiadomo, jeżeli jest potrzeba omówienia projektu, to po prostu się spotykamy i omawiamy, nie? Ale <laughs> właśnie przede wszystkim ta wolność, taka organizacji Twojej pracy, pracujesz, chcesz pracować wieczorami, pracujesz wieczorami. Bardzo fajnie kiedyś wywiad oglądałem <laughs> z właścicielami Osom awesome Studio. Oni zajmują się takimi głównie projektami muzycznymi. I to też jest para, prowadzi tą agencję, jest tam ich, ich dwójka, i właśnie nie pamiętam się jak, jak się nazywają, ale grafik, projektant, właśnie on lubi pracować po nocach, więc on sobie na przykład pracuje tam wieczorami przez noc, wysyła to do klienta, a jego dziewczyna, właścicielka od rana ogarnia ten, te tematy wszystkie, nie? Więc y, to jest fajne to, że on sobie pracuje kiedy chce, ona y, wiadomo pracuje z klientami y, y, w tym czasie, kiedy jest to wymagane i sami sobie organizują tą pracę. I jeżeli się ktoś decyduje na, na, na tą pracę, to jakby wie jak to się pracuje, że ten kontakt w ciągu dnia może być z, z tym grafikiem utrudniony. Ale to nie jest narzucone, po prostu pracujesz sobie, tą, ta wolność twórcza, tak? to jest to jest spoko, więc jeżeli ktoś po prostu tak lubi pracować, to jak najbardziej zale zalecam, żeby po prostu wybrać freelancerkę, nie? Dokładnie. Też, jeżeli chodzi o bycie freelancerem, to jest spoko też, żeby sobie przemyśleć różne, różnego rodzaju narzędzia właśnie, które gdzieś tam ci ułatwią do pracy. na przykład no to. Ja uważam, to jest mega narzędzie. To Dwa. jest super, Clockify. Clockify, no, tak. Ono do, do... usprawniło pracę u nas niesamowicie. I, I ten trzecia sprawa, Trello. No, Trello, Clickup, Asana, tam to są takie. No, to są wszystko podobne jakby narzędzia, nie? Ale no. właśnie, czyli aplikacja do zarządzania taskami. Tak. Aplikacja do zarządzania czasem pracy, mhm. i monitorowania tego. I ty mi teraz powiedziałeś że tej aplikacji do spotkań, nie? Mhm. Czyli do. do, do no, no. To, to jest faktycznie, są takie apki, które są bardzo przydatne. No i na przykład to Calendly, Tak właśnie teraz, tak sobie tak chciałem odświeżyć, można sobie podpiąć pod różne te. On jest kompatybilny z Google Meet, Microsoft Teamsa, z Slackiem, Zoomem i wiele więcej. Także do, do spotkań jest też spoko właśnie. Można go, pod niego te różne, wiesz, te opcje kontaktowe, nie sobie podpiąć. Nie? Ja... No właśnie, Łukaszu, powiedz mi, na Google Meet jest jakaś. Limit czasowy, że ileś tam tylko nie. czasu? Nie ma. Nie. No bo kurczę, właśnie ostatnio robiliśmy spotkanie, tak myślałem. mówię, Nigdzie mi nie pokazuje, ile mi zostało do końca. Nie, nie, właśnie Google mi jest fajny i to no, łączy chyba się. Chyba najlepsze. No, znaczy... I szybko generujesz pokój, w sensie link, bak, tak. wysyłasz. To jest, to jest moment, nie? Możesz sobie albo zaplanować spotkanie, tak. albo rozpocząć teraz i to jest mega. Mega działa. Jest tam dużo tych fajnych takich funkcji do zarządzania, Możesz sobie tło wygaść i tak dalej. Nie, bardzo dużo ludzi też korzysta z Zooma. No. Ja Zuma nie trawię, bo za każdym razem, na każdym spotkaniu przez Zoom zawsze jest jakiś problem. Komuś coś nie działa, nie wiem, jakieś sterowniki nie, nie łapie, bo to trzeba. Zoom też działa w przeglądarce, ale mm, też może. Ale też tam jest ograniczenie czasowe do tej godziny, chyba, nie? Czy, a czy nie wiem, tu no, akurat się też z nimi spotkałem, ale, ale za, zawsze są jakieś problemy, a Google jest w przeglądarce. Nie wiem, jakoś to funkcjonuje? Wystarczy tylko w przeglądarce kliknąć, że pozwalasz na dostęp do kamery, dostęp do mikrofonu i, I działa, to. działa, nie? I, no, i to, no to ja też właśnie kurczę, dla mnie to było ostatnie właśnie, kiedy ja miałem wczoraj. przedwczoraj miałem takiego Zuma właśnie, nie? Rewela. No. rewela pod tym kątem. Nie Zuma, tylko Google Meet, nie. No. No, fajna no. Sprawa. Nie wiem. Co jeszcze tutaj byś Huber, dodał, jeżeli chodzi o taką wolność jako, jako, jako taki. Ja myślę, że najważniejsze rzeczy <laughs> powiedzieli, no bo co można dodać do, do, do wolności. No, trzeba się nią cieszyć. Tak, zdecydowanie. Nie. No, kwestia wycen, też chociażby, nie? Też no, Wycenia sobie projekty, jak chcesz. Tak, no, znaczy, ale, ale to jest pasuje. kolejna rzecz, która może być plusem ech, ech. i minusem. Tak. No, ty no, się to, musisz to... martwić wtedy o swoje pieniądze, a nie szef się martwi. No za tak, oczywiście tak, No ale to no, no, wiesz. No, no to możemy tak gaworzyć jeszcze 6 no, tak, godzin. Tak, no, no, można, ten temat, można wymyśleć różne rzeczy. No, wiesz, no, nie, kwestia marketingu. Tak. Ty musisz sobie sam zrobić reklamę, nie wiem, zadbać o socjale no. czy takie rzeczy. Na etacie nie musisz się o tym martwić. Nie? I to może być tak samo, może być plus, bo sobie sam kreujesz wizerunek swojej mhm. firmy, a może być tak, że, że, że ten. Chociaż tutaj akurat większy plus jest taki, że możesz tworzyć to, co teraz jest najbardziej modne i bardzo też uważam, że trafne czyli tworzenie marki osobistej. Mhm. I to, to jest w ogóle paradoks, ale. Ja w ogóle jestem fanem starej fotografii. Nie? Mhm. Szczególnie bardzo lubię oglądać sobie na przykład naszą nysę, która, która jak wyglądała przed wojną mhm. i tak dalej. Nie? I jak zobaczymy na stare zdjęcia nysy centrum i zobaczymy sobie na e, szyldy, mhm. które są w lokalach, 99% lokali, czyli tych małych biznesików, które miały tam, e, e, jakby, które działały. Miało w nazwie przynajmniej nazwisko właściciela, czy założyciela, powiedzmy, mm -hmm. tak, czyli tam nie wiem, był jakiś kurczę Frank Mybel Fabrik, nie? Mm -hmm. e, I <ścoughs> mam wrażenie, że teraz wracają właśnie czasy, które były przed wojną, czyli budowanie marki osobistej, czyli nie budujesz firmy jako firmy pod jakąś nazwą, nie wiem, mm -hmm. tu Colors, tylko ty budujesz markę, czyli Łukasz Bulla, nie, marka osobista, mm -hmm. czyli ty swoim nazwiskiem się pod tym podpisuje. I mam wrażenie, że teraz te czasy wracają, dlatego bardzo dużo osób chce jakby dbać o swój wizerunek mm -hmm. powiedzmy w sieci też nie, mm -hmm. to jest fajne, będąc freelancerem, bo my możemy dbać i promować swoje nazwisko dalej. Nie? Mm -hmm. Tak, no, no jest, jest to, to ryzyko, że jeżeli ty zrobisz jako yy, Hubert do jakiś fuck up, no to jakby będzie rysa na twoim nazwisku. Tak? tak, ale oczywiście zdarzają się rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie coś mi się wysypie. No, nie ma ludzi idealnych. Oczywiście, że tak. Ale myślę, że każdy to jest w stanie też zrozumieć, że no... ważne, żeby powiedzmy te 99% osób było zadowolone, mhm. a ten 1% zawsze będzie niezadowolony, bo coś może pójść nie tak. Mhm. Czasami jest to nasza wina, czasami nie jest to nasza wina. Eee, jakby czasami coś się przesunie też jakby niezależnie od nas, nie? E, więc no, tutaj to pod tym kątem wiadomo, nie, mm -hmm. że no, ktoś może nas obsmarować w sieci, a mm -hmm. bo ten nie zrobił mm -hmm. czegoś na czas, albo a bo ten mm -hmm. e, tam nie ogarnął czegoś. Nie? Znaczy wiesz, no, bo, bo to jest y, spoko, nawet chyba na którymś odcinku o tym rozmawialiśmy, że kiedy kiedy jeszcze jakby promujesz firmę swoim nazwiskiem jako freelancer, kiedy odpowiadasz sam za swoje jakość usług, tak? Tak jak na przykład mówiłeś, że jeżeli jedziesz masz Hubert Bałdo fotografy, fotografii, że jedziesz na wesele to ty jedziesz na nie, bo wesele. Nie mam po polsku fotografia. Fotografia. Aha, no dobra, okej. Okay. No to tak widzę, To ja Jest Przemek Pawlik fotografii. Aha, okej. Okay. ale tak zwyczajnie, bo większość tych fotografów tak ma. No, no nie, jestem Polakiem. <laughs> Aha, okay. jest bardzo... y więc jeżeli tak jak mówię, jeżeli masz jest hubo Barto. <laughs> <laughs> hubo Barto. Nieważne, jak mówią, <laughs> ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. Hubo Barto. <laughs> Hubert Pałto, fotografia. Jeżeli ty jedziesz na to weselę, to ty jedziesz, tak? Nie wysyłasz tam. Tak, ja janka, nawet mam w umowie, janka janka że wykonam reportaż osobiście. <laughs> tak. Ja mam to w umowie wpisane. No chyba, że faktycznie nie wiem, coś by się stało takiego, że nie mogę przyjechać fizycznie, czyli na przykład, nie daj Boże, jakaś choroba. <laughs> tak to wtedy mam, że może mogę kogoś tam no. wysłać na zastępstwo. No ale tutaj zadzwonisz do tego klienta, poinformujesz A, go, że że ktoś w... będzie i tak wiadomo, dalej. Wiadomo, ja, no. że to są inne sprawy, ale zawsze mam wpisane, że ja jestem osobiście. Tak, no, no? ale jeżeli byś on, na przykład agencję fotograficzną, pod której szyldem pracowałoby kilku fotografów, no to też byś inaczej to nazwą, nie? Nie byłoby, wiesz, Hubert Baudo nie? No to, to wtedy by było agencja fotograficzna Hubert Baudon. nie? No na przykład. Na no. przykład, nie? No ale to już inaczej... Nie. Znaczy nie, nie, to... nie, bo ja też mówię, nie, że na no. przykład klienci indywidualni, jeżeli chodzi o moją fotografię, klienci indywidualni patrzą, mm. że przyjeżdża do nich Hubert. No. Klienci biznesowi patrzą, że przyjeżdża do nich, do nich Creative Studio. Mm -hmm. Dlatego ja mam jakby dwa brandy, bo no, Hubert jest stricte mm -hmm. pod fotografię, agencja kreatywna była Creative Studio mm -hmm. od zawsze, ale, jakby, no, i tak więcej osób, jak teraz patrzę, na przykład po wynikach w Google, nie? jak ktoś mm -hmm. trafia na moją wizytówkę, to większość zapytań to mam na przykład ulotki Hubert Baudel wpisane, nie? W, mm -hmm. jako zapytania w Google. E, więc okazuje się, że ludzie jednak bardziej po nazwisku, tak czy siak, mm -hmm. przynajmniej tutaj, na, 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 w, tym, w tym przypadku, mm -hmm. patrzą. Nie? Znaczy, nie, na, 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 na pewno yy, warte jest to. Żeby budować tą swoją markę osobistą, chociażby przykład. Doskonały przykład Tesli, gdzie, gdzie ma Elon Musk jest właścicielem i jest mega charakterystyczny I ludzie kochają Teslę między innymi też dla Elona Muska po prostu. Bo jest... Tak jak Elon Musk powie, że można płacić piesełami za Teslę, nagle pieseł wystrzela w górę i po prostu tak, potrafi nie? kierować rynkiem kryptowalut. No więc, <laughs> więc ludzie lubią, wiesz, osobowości, tak, jakieś charakterystyczne i fajnie, że ktoś po prostu. Fizycznie stoi za tą marką, nie? Tak, tak, tak. Marka zyskuje dzięki po prostu jej właścicielowi. No, bo, Steve nie, Jobs. Tak, Steve Bill Jobs. Gates. Bezos, nie? Od Amazona, nie? To też jest wiesz, tam. Bezos, tak. No, czyli, w, Holandii, w Holandii specjalnie rozebrali most jakiś zabytkowy, żeby on mógł sobie jachtem wyjechać. Tak? <laughs> tak. <Co laughs> no, żeby mógł tam przepłynąć jego jachtem, ilość tam metrowej, i rozebrali most w Holandii. No to jest fajne, nie? <laughs> Słuchaj, e, tak jak mówię, e, są, są, są firmy, y, które działają w handlu właśnie dlatego, że chcą pomagać rozwiązywać problemy. Bezos miał problem, nie mógł wypłynąć jachtem. Znalazła się firma, w której handlowcem był taki głupcze jak ja. Znaczy, gdzie to we Francji było? W to Gilbert. Gilbert. <noise> <noise> uznał, że mówi pomogę Bezosowi, bo gość ma dobrą, grubą kanapkę. bo w Holandii był Van, ba van Baldo. Van Baldo. No. <noise> no. Baldo Van Diesel. <noise> no. No właśnie tak, że no i oni pomogli, rozwiązali problem tego klienta. Widzę, że nam odwalać. Ale dzisiajśmy rozmawiali z Łukaszem. Tak już myślę, że no. powoli lądując, ale to już powiemy. No. Rozmawialiśmy, że chyba brakuje takiej serii, żeby się gdzieś pośmiać. No coś e. tak I chyba. mamy taki jeden pomysł, który rzucimy wam na grupie, do której mam nadzieję, że dołączycie. Mhm. E. Grupa na Facebooku Nyssa Designers Meetup. E, zapraszamy serdecznie, a tam wrzucimy, wrzucimy pomysł na nasz e, nowy cykl, który chcielibyśmy tworzyć. Właśnie taki, żeby można było się pośmiać, bo my czasami, wy tego nie widzicie, ale my jesteśmy naprawdę rozrywkowymi ludźmi. Gdzie nie pójdziemy, tam nas wyśmieją po prostu. E, także, także myślę, że warto, warto żebyście weszli w tą grupę, zobaczyli, czy ten projekt Wam się spodoba. Właśnie chcemy trochę pośmieszkować, pochyszkować, bo często w odcinkach się nie da. E, no, także nie wiem, czy Ty masz jeszcze jakieś pytania? Nie, tak, nie, może, nie, 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 nie spoko. Nie. No to w takim razie cóż, no, ja myślę, żeby, 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 żeby co. Tak podsumowując, no, jeżeli chcesz być freelancerem, bądź tym freelancerem, żyj po swojemu, pracuj po swojemu i jeżeli to ci będzie sprawiało radość, to działaj. Jeżeli bycie na etacie, sprawia ci przyjemność po prostu, bądź na etacie, tak? Tak. Po prostu. A wy, drodzy klienci, nie generujcie spotkań, które mogłyby być mailem. Tak. Fajnie powiedziałem, nie? Tak. E, Moi drodzy, e, dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. E, zachęcamy Was, tak jak już wcześniej mówiłem, do subskrypcji, do kliknięcia uderzenia w dzwona, do kliknięcia nam lajka, like zostawienia komentarza, e, ponieważ dzięki temu. Materiały nasze idą troszkę szerzej, YouTube je lepiej, e, pro, YouTube je lepiej pozycjonuje, e, a zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak najwięcej, największej grupy osób kreatywnych, ale nie tylko, bo nasza grupa, która jest na Facebooku, czyli Nysa Designers Meetup, e, to jest grupa nie tylko dla samych ludzi kreatywnych, bo co by nam było, żeby się zebrać w paczkę ludzi kreatywnych i co, i myśleć, co, co tam się razem zaprojektować? No nie. Ta grupa jest stworzona też właśnie. Dla przedsiębiorców, jeżeli szukasz jakiegoś specjalisty z jakiejś dziedziny. Powiedzmy, szukasz grafika, który zaprojektuje ci stronę internetową. Szukasz fotografa, który ci zrobi sesję biznesową do tej twojej strony. To właśnie chodzi o to, żeby tam dołączyć, e, opisać swój problem, który potrzebuje cię znaleźć rozwiązanie, a tam na pewno znajdzie się fachowy z danej dziedziny, ponieważ e, w skrócie mamy tam jakieś ponad setkę osób i to są ludzie, którzy malują obrazy, projektują. E, robią zdjęcia, kręcą filmy, są e, realizatorami dźwięku, są muzykami, e, są wszelkiej marści artystami. E, mamy tam też e, tych, jak się nazywa, tatuażystów. E, mamy też ludzi, którzy malują ściany, czyli jak się nazywa. Malarze. <laughs> Malarze, pokojowi. Nie graficiarze. Pokojowi. Graficiarze, <laughs> właśnie, mamy graficiarze. Mamy na grupie nawet tancerzy, wyobraźcie sobie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wiem, może potrzebujecie z kimś nawiązać współpracę, dołączcie i zobaczcie. Może, a nóż znajdzie się rozwiązanie waszego problemu u nas na naszej grupie. Tak myślę, że tyle. Czekajcie, oczekujcie od nas kolejnych informacji, bo już niedługo kolejne nasze kreatywne projekty, o których jeszcze nie wspominamy, ale tak jak mówiliśmy w 30. odcinku, planów jest wiele. Nie przestajemy, tylko działamy dalej. No i cóż, trzymajcie się, nie dajcie się, pozdrówcie kogo uważacie, koniecznie uważajcie na siebie, a prowadzili dla was ten podcast Łukasz i Hubert. Ja chciałem tylko, a, na sam, chciałem, chciałem tylko na sam koniec powiedzieć, że widzicie, to tu jest handlowiec teraz siedzi. Nie wiem, na ostatnim odcinku, jak byłem z Izą i Justyną, to nie było tej końcówki. <noise> sam powiedziałem, że zawsze to odpowiada Hubert, więc... Dokładnie, <noise> czyli to Hupcia zawsze domyka sprzedaż w tym domyście. Dokładnie. Także piszcie maile, czekamy na wasze opinie <noise> i komentarze. <noise> czekamy na wasze opinie i komentarze. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się, hej! <noise> hej! Dziękujemy ci za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Zachęcamy Cię do obejrzenia pozostałych materiałów. Jeśli podobają Ci się nasze treści, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w przyszły piątek o 18. Cześć!